Misja specjalna w RMF FM. Five Eyes kontra Chiny, czyli Amerykanie porządkują świat. To był mały notatnik o pożółkłych ze starości kartkach. Należał do Aleksandra Denistona, szefa ośrodka kryptologicznego w Bletchley Park. Pod datą 10 lutego 1941 roku zapisano: The Wise are coming. The Wise oznacza Jankesów. Dzisiaj o północy przyjdzie do mnie czterech Amerykanów, mówił Denniston do asystenta. Przynieś Sherry i nikomu nie mów, kto przyjdzie i o czym będziemy rozmawiać. Od niepozornej notatki i butelki zapewne nie najgorszej Sherry zaczęła się współpraca kryptologów brytyjskich i amerykańskich, która przetrwała próbę czasu, kilka kryzysów i trwa do dziś. Warto dodać, że do wspomnianego przez Denistona spotkania doszło na 10 miesięcy przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. A wszystko za sprawą mądrego stratega, premiera Winstona Churchilla. Churchill dobrze rozumiał ideę streszczoną w prostym zdaniu. Informacja to najskuteczniejsza broń generałów. Postanowił więc dać im tę broń do rąk. A żeby była możliwie najbardziej skuteczna, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, kiedy dwie grupy szpiegów podzielą się swoimi najbardziej wrażliwymi sekretami. W końcu Wielka Brytania za sprawą polskich kryptologów złamała niemiecki kod Enigmy. A Stany Zjednoczone poradziły sobie z japońskim kodem Purple. Po 2 latach nieformalnej współpracy rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych podpisały brytyjsko-amerykańską umowę, znaną również jako porozumienie BRUSA. Amerykanie i Anglicy wspólnie przechwytywali rozmowy Niemców i razem pracowali nad łamaniem szyfrów. Ta współpraca przyniosła bardzo dobre wyniki. Praktycznie alianci wiedzieli o każdym planie strategicznym Hitlera i znali założenia kolejnych operacji Wehrmachtu. Kiedy II wojna światowa dobiegła końca, powinno zakończyć również współpracę porozumienie BRUSA. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Przeciwnie. 5 marca 1946 roku w Waszyngtonie podpisano nowy tajny traktat, tym razem pod nazwą UK-USA. Kanadyjski naukowiec Vucetich twierdzi, że siłą sprawczą porozumienia było słynne przemówienie Winstona Churchilla na temat żelaznej kurtyny, wygłoszone dokładnie tego samego dnia. To znaczy 5 marca 1946 roku. Ani zapobieganie wojnie, ani wzrost porządku światowego nie zostaną osiągnięte bez braterskiego porozumienia narodów anglojęzycznych. Mam to na myśli kontynuację ścisłych relacji między doradcami wojskowymi Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co w praktyce powinno się przejawiać wspólnym analizowaniem potencjalnych zagrożeń. Wkrótce potem rozpoczęły działanie brytyjska GCHQ i amerykańska NSA. O ile skrót NSA, National Security Agency, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, jest powszechnie znany, o tyle GCHQ, Government Communications Headquarters, centrala łączności rządowej, nie funkcjonuje w świadomości społeczeństwa. Porozumienie opierało się na kilku zasadach. Każdy zgodził się na uczciwość, otwartość i zaangażowanie oraz akceptował zakaz szpiegowania kontrahenta. Dzielono się niemal każdym sukcesem w dziedzinie łamania szyfrów oraz przechwytywaniem meldunków państw spoza żelaznej kurtyny. W 1948 traktat został rozszerzony o Kanadę, a następnie Norwegię, Danię, Niemcy Zachodnie, Australię i Nową Zelandię. Ale tylko 3 państwa, Kanadę, Australię i Nową Zelandię, zaproszono do sojuszu na stałe. Pozostałe nazwano elegancko strony trzecie. Tak powstał nowy twór, olbrzymi konglomerat wywiadowczy nazwany od liczby uczestniczących w nim 5 państw paktem 5 oczu. W oryginale brzmi to lepiej – Five Eyes. W dobie zimnej wojny agencje wywiadowcze 5 państw dzieliły się informacjami na temat Związku Radzieckiego, Chińskiej Republiki Ludowej i w razie potrzeby również kilku innych krajów komunistycznych. Podczas wojny wietnamskiej australijscy i nowozelandcy operatorzy w regionie Azji i Pacyfiku pracowali bezpośrednio na rzecz wsparcia Stanów Zjednoczonych. A w tym samym czasie ich brytyjscy koledzy koncentrowali się na monitorowaniu obrony powietrznej Wietnamu Północnego. W latach 80. w czasie wojny o Falkland Brytyjczycy otrzymywali dane wywiadowcze od swoich sojuszników z Five Eyes, takich jak Australia, a także od stron trzecich, głównie z Norwegii i Francji. W czasie wojny w Zatoce Perskiej podsłuchiwano urzędy w Kuwejcie i Iraku.
a w międzyczasie powstał Echelon, o którym już w misji specjalnej opowiadaliśmy. Tym razem przypomnimy tylko kilka istotnych szczegółów. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w celu monitorowania korespondencji wojskowej oraz dyplomatycznej Związku Radzieckiego i jego sojuszników. Lecz pod koniec XX wieku wyewoluował poza swoje militarne i dyplomatyczne korzenie w, tu cytat, globalny system przechwytywania komunikacji prywatnej i handlowej. Wybuchły afery w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej. Według niektórych słusznie, według innych nie, bo przecież bezpieczeństwo narodowe powinno mieć pierwszeństwo przed prywatnym. Razem jesteśmy więksi niż suma naszych części. Mówił w wywiadzie dla BBC Jeremy Fleming, dyrektor GCHQ. A potem rozwinął to motto. Nasz sojusz określa, w jaki sposób dzielimy się analizami i informacjami o łamaniu szyfrów. To od dziesięcioleci pomaga chronić nasze kraje i sojuszników. Każda agencja ma na oku pewną część świata. Na przykład GCHQ monitoruje hakerów z rosyjskiej agencji wywiadu wojskowego GRU. Kiedy znajdą coś ciekawego, przekazują informacje wywiadowcze sojusznikom. Podobno Brytyjczycy odkryli włamanie GRU do Komitetu Narodowego Demokratów podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku. Można się zastanowić, czy Rosjanie sami złamali rządowe zabezpieczenie Stanów Zjednoczonych, czy może ktoś im w tym pomógł. W maju 2013 roku niejaki Edward Snowden wyleciał z Hawajów do Hongkongu. Mniej więcej w tym samym czasie w prasie brytyjskiej i amerykańskiej pojawiły się artykuły napisane w oparciu o tajne dokumenty wywiadów spod szyldu Five Eyes. Nie trudno się domyślić, że pojawienie się Snowdena w Hongkongu i publikacje w prasie miały ze sobą wiele wspólnego. Bo to Snowden był źródłem wiedzy dziennikarzy o Five Eyes. Były pracownik NSA, Edward Snowden, ujawnił skalę inwigilacji prowadzonej pod nadzorem Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla The Guardian powiedział: nie chcę żyć w świecie, w którym wszystko, co robię i mówię, jest rejestrowane. Moim jedynym motywem jest informowanie opinii publicznej o tym, co jest robione w ich imieniu i co jest robione przeciwko nim. Przez 5 lat Snowden wahał się, czy ujawnić nieetyczną jego zdaniem działalność Five Eyes. W końcu się zdecydował. Przekonał go fakt, że cały ten proceder toczy się bez świadomości społecznej i nadzoru prawnego. Five Eyes jest ponadnarodową organizacją wywiadowczą, która nie podlega przepisom prawnym własnych krajów. Snowden nie zasiedział się w Hongkongu. Po 3 dniach wyleciał do Moskwy. Samolot wylądował na lotnisku Szeremietiewo, a Snowden utknął w terminalu. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że nigdy nie zamierzałem wylądować w Rosji. Trafiłem tu przez przypadek. Jak wyglądał ten przypadek? Otóż... mówił dalej Snowden. Rząd Stanów Zjednoczonych zaczekał, aż wyjadę z Hongkongu. Anulowano mój paszport, zanim wylądowałem w Moskwie. Snowden wpadł w pułapkę. Z nieważnym paszportem nie mógł opuścić lotniska. Gdyby naprawdę chcieli mnie schwytać, pozwoliliby mi podróżować do Ameryki Łacińskiej, ponieważ CIA może tam działać bezkarnie. Nie chcieli tego. Zdecydowali się zatrzymać mnie w Rosji. Owszem, Snowden dobrze rozszyfrował zamiary Amerykanów, z tym, że pomylił się w kilku szczegółach. FBI zamierzało sprowadzić go do Stanów. Nie mogło to jednak nastąpić bez zgody FSB. A FSB zgody dać nie chciało. Dlaczego? Ponieważ obawiano się, że Snowden trafi pod sąd i za zdradę kraju zostanie skazany na śmierć. Dopiero w czerwcu 2013 roku prokuratorzy federalni Stanów Zjednoczonych złożyli skargę karną przeciwko Snowdenowi. Oskarżono go o 3 przestępstwa, kradzież własności rządowej i 2 zarzuty naruszenia ustawy o szpiegostwie z 1917 roku. Snowden musiał szukać wyjścia z tej pułapki. Zaczął od szukania azylu politycznego. Prośby skierował do 21 krajów. Bez rezultatu. Nadal tkwił na lotnisku w Moskwie. Wreszcie zlitowali się nad nim Rosjanie, zapewne nie bezinteresownie. Po 39 dniach w sekcji tranzytowej Snowden opuścił lotnisko i otrzymał tymczasowy azyl w Rosji na rok. A potem 2-krotnie dostał pozwolenie na pobyt 3-letni. W październiku 2020 roku dostał prawo stałego pobytu w Rosji. Nie ma dowodów na to, że Snowden rzeczywiście pomagał hakerom GRU ingerować w wybory prezydenckie za oceanem. Być może pomogły w tym wykradzione przez niego dokumenty. A było ich sporo, choć trzeba przyznać otwarcie, dokładna liczba nie jest znana. Zdaniem oficerów australijskiego wywiadu wyciekło 15 tysięcy akt dotyczących Australii. Brytyjczycy swoje straty szacują na 58 tysięcy akt. Amerykańskie NSA waha się między liczbą 50 a 200 tysięcy.
Potem pojawiła się oszałamiająca liczba 1 700 000. Odtajnione raporty mówiły, że z samego tylko Departamentu Obrony Snowden skopiował 900 000 akt. Podobno niektóre z nich mają nawet ponad 100 stron. Dziennikarze największych światowych redakcji mieli o czym pisać. W ciągu kilku miesięcy temat tajnego sojuszu Five Eyes pojawił się na stronach najważniejszych magazynów. Guardian, Washington Post, Der Spiegel, Le Monde. Za ujawnienie prawdy o Five Eyes i zainicjowaniu wielkiej debaty publicznej na temat zakresu rządowego szpiegowstwa dziennikarze The Guardian i Washington Post otrzymali nagrodę Pulitzera. Świat dowiedział się, że zbieranie i udostępnianie danych obejmowało rozmowy i korespondencje zwykłych obywateli, a także osobistości politycznych. Takich jak kanclerz Niemiec Angela Merkel czy były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Rewelacje Snowdena uczyniły szum wokół sojuszu Five Eyes. Prasa i parlamenty krajów najbardziej zaangażowanych w ten proceder zażądały wyjaśnień. W Kanadzie sędzia federalny Richard Mosley ostro zganił krajowy wywiad za zlecanie nadzoru Kanadyjczyków zagranicznym agencjom partnerskim. Parlament Nowej Zelandii pytał: czy nasze agencje wywiadowcze otrzymały jakiekolwiek wkłady pieniężne od sojuszników z piątki? Ktoś grzmiał z mównicy, nie troszcząc się o bezpieczeństwo kraju. Opinia publiczna ma prawo do informacji. Na wszystkie mniej lub bardziej uzasadnione pretensje i wnioski dyrektorzy agencji wywiadowczych odpowiedzieli zgodnie. Odmawiamy ujawnienia informacji o wszelkich możliwych wkładach pieniężnych i inicjatywach wywiadowczych. A właśnie zaczynał się ciekawy i intensywny okres w relacjach międzynarodowych. A wszystko przez ambicje Chin. Bo Chiny stanęły na drodze płynnej współpracy między Londynem a Waszyngtonem za sprawą firmy Huawei. Ograniczymy naszą współpracę do koniecznego minimum, ostrzegał komunikat Waszyngtonu. Jeśli do obsługi sieci 5G Wielka Brytania nadal będzie używać sprzętu chińskiej firmy Huawei. Cała ta kwestia była dość złożona. Zdaniem Waszyngtonu Huawei była i jest nadal ściśle powiązana z rządem z Pekinu. 1 grudnia 2018 roku Meng Wazu, dyrektor wykonawczy Huawei, został aresztowany przez kanadyjskie władze na międzynarodowym lotnisku w Vancouver. Postawiono mu zarzuty oszustwa i spisku wymierzonego w Stany Zjednoczone. Na czym ów spisek miał polegać? Nie sprecyzowano. W ramach odwetu Chiny aresztowały dwóch obywateli Kanady. Według magazynu South China Morning Post ten konflikt postrzegano jako początek bezpośredniego starcia między Chinami a sojuszem Five Eyes. A kolejne poczynania Zachodu wydawały się to potwierdzać. Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na wymianę technologii z Chinami. W odpowiedzi Pekin oskarżył członków Five Eyes o współpracę z Waszyngtonem w celu sparaliżowania międzynarodowej polityki Chin. Jeśli wierzyć agencji Reutera, to była prawda. Sojusz Five Eyes stworzył nową sieć wymiany danych wywiadowczych, tym razem z Niemcami i Japonią, w celu zbudowania koalicji przeciwko Chinom. To wzrost aktywności Chin na pograniczu Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku spowodował reakcję Zachodu. Pekin czuł się osaczony. Nic więc dziwnego, że często i głośno protestował. Australii zarzucono, że chce doprowadzić do przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w sprawie pochodzenia epidemii koronawirusa. A ponieważ do głosu Canberry dołączyły pozostałe stolice piątki, sprawa wydawała się niebezpieczna. W Pekinie z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewano, że oficjalne wnioski z tego śledztwa oskarżą Chiny o spowodowanie światowej pandemii. Konsekwencje polityczne i gospodarcze takiego wyroku mogły być dla Pekinu tragiczne. W czerwcu 2020 roku Pekin odezwał się ponownie. Stany Zjednoczone wykorzystywały Five Eyes oraz sojuszników z G7 i NATO do prób kontrolowania świata, głosił komunikat. Jeśli wierzyć opinii analityków aktywnych w mediach światowych, jest w tym sporo prawdy. Dyplomaci Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec i kilku mniejszych państw utworzyli sojusz, który ma dwa podstawowe zadania. Po pierwsze, musi dokładnie obserwować, co robi Pekin. Po drugie, powinien reagować tak, aby nie doprowadzić do wzrostu znaczenia Chin. Do tego dochodzi nieszczęsna sprawa firmy Huawei, która wyrosła do miana symbolu trudnych relacji między Chinami a Five Eyes. Po długich i trudnych rozmowach i namowach parlamentarzystów z Australii i sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że zredukuje do zera obecność technologii Huawei w swojej sieci 5G. To jest polityczna wojna z najstarszym sojuszem wywiadowczym świata, skomentowały te decyzje władze w Pekinie. Jakkolwiek Chiny skupiają uwagę zachodniego świata i sojuszu Five Eyes, trzeba zauważyć, że nie są jedynym uważnie obserwowanym celem. Od 2018 roku działa zmodyfikowana wersja sojuszu, określana roboczo jako Five Eyes Plus Three.
Ta trójka w nazwie oznacza Francję, Niemcy i Japonię. Państwa Five Eyes plus Three wymieniają się informacjami politycznymi i wojskowymi, aby zapobiegać zagrożeniom wynikającym z działalności zagranicznej. Nie tylko Chin, ale również Korei Północnej, różnej maści grup terrorystycznych i oczywiście Rosji. Ale nie na tym koniec. Bo chociaż Five Eyes pracuje nadal w tym samym gronie, to jak widać w pewnych przypadkach do elitarnego grona wpuszczani są również inni. Dania, Czechy, Norwegia, Szwecja i Polska. Oficjalnie wszystkie akcje Five Eyes tłumaczy się obroną liberalno-demokratycznego świata. To oczywiście prawda. Ale mimo to nasuwa się refleksja. Czy za tą maską nie kryje się nowoczesny kolonializm? Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.